10 minut po godzinie 13. Ratownik i kierowca karetki nie zostali jeszcze przesłuchani. Jak dowiedziałem się nieoficjalnie, moment upadku mężczyzny w komendzie zarejestrował monitoring. Do tego zdarzenia nie przyczyniły się osoby trzecie. Za nieumyślne spowodowanie śmierci grozi 5 lat więzienia. Amerykański sekretarz obrony zapewnił swojego niemieckiego odpowiednika o zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych w sprawie 13. NATO. James leci Mavis muzyczka, ani obudź się polskoma, ani nic. Informował Pentagon w innej, również telefonicznej rozmowie z francuskim ministrem obrony, Jean-Yves Le Sekretarz obrony USA podkreślił znaczenie była. NATO. James Mattis kontaktował się także z ministrem obrony Izraela. W rozmowie zwrócił uwagę na niezachwiane zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Izraela. Wcześniej, na początku tygodnia, James Mattis rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. W trakcie rozmowy podkreślił, że Stany Zjednoczone przywiązują dużą wagę do wojskowych sojuszy. Tymczasem na jutro zaplanowano rozmowę telefoniczną prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych. Informację potwierdził rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Władimir Putin i Donald Trump wymienili już kilka zdań w rozmowie telefonicznej, gdy rosyjski prezydent zadzwonił z gratulacjami po ogłoszeniu zwycięstwa Trumpa. Później Kreml przy każdej okazji podkreślał, że Putin jest gotów do dłuższej rozmowy i wyraża chęć osobistego spotkania, ale dopiero po zaprzysiężeniu nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W wypowiedziach publicznych zarówno Władimir Putin, jak i Donald Trump podkreślali, że liczą na ocieplenie kontaktów Moskwy z Waszyngtonem. W obu stolicach podkreślono konieczność podjęcia współpracy w walce z międzynarodowym terroryzmem, głównie przeciwko dżihadystom państwa islamskiego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 10 śmiertelnych ofiar pożaru w Chile. W płomieniach zginęło 6 strażaków, 3 ochotników i mieszkaniec płonącego domu. W całym Chile aktywnych jest teraz 77 pożarów. W akcji gaszenia uczestniczą wszystkie chilejskie jednostki straży pożarnej, wojsko i ochotnicy. Akcję utrudniają jednak upał i susza. Po apelu pomocy chilijskiego rządu do akcji włączyli się strażacy z Francji, Peru i Meksyku. Rosja i Stany Zjednoczone udostępniły samoloty gaśnicze, z których każdy może udźwignąć 40 ton wody. Policja podejrzewa, że ogień jest podkładany. Panie przewodniczący, powracamy do projektu ustawy w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. Pokazało się bardzo wiele nieprawdziwych informacji w ostatnim czasie, także w różnego rodzaju stacjach radiowych i telewizyjnych. W dniu wczorajszym szefowa resortu rodziny i pracy pani minister Rafalska zaprzeczyła, by rząd był za odrzuceniem projektu, choć dodała, że ma on wady prawne. Zatem jaka przyszłość tego projektu, panie przewodniczący? Drogę posługują się starymi metodami nawigacji. Dla Mohameda Abdulmi Talmoka z Centrum Dziedzictwa to powrót do tradycji przodków. Co zrobić, by coś zjeść? By się schronić? Jakie rzeczy trzeba wziąć ze sobą? Chcieliśmy wrócić do czasu, gdy nasi dziadkowie tak podróżowali przez pustynię. Francuska Charlotte Sarrazin kilka miesięcy temu mówiła swojego wielbłąda, dlatego nie bój się, nawet gdy zwierzęta są spłuszone. Zachowało się ale również w tej niezwykłej przygodzie. Kiedy przyjechałam tutaj 4 lata temu, bardzo żałowałam, że nie mamy większego kontaktu z lokalną kulturą. Teraz jesteśmy częścią tej grupy. W wyprawie biorą udział 4 kobiety i 9 mężczyzn. Przyjechali ze Stanów Zjednoczonych, Omanu, Egiptu, Francji i Wielkiej Brytanii. Do Polskiego Radia Anna Wyczyńska, Dubaj. Apokalipsa to temat przewodni wystawy Ikon, która dziś zostanie otwarta na Uniwersytecie Warszawskim. Na ekspozycji zostanie pokazanych kilkadziesiąt prac stworzonych w ubiegłym roku przez międzynarodowych artystów podczas warsztatów pisania Ikon w Nowicy. Ich inspiracją było objawienie świętego Jana, mówi jeden z organizatorów przedsięwzięcia, ksiądz Jan Pimka, przewodniczący Bractwa Młodzieży Grecko-Katolickiej w Krynicy Zdroju. Każdy tutaj optymistami w tym wszystkim było w tym roku, co go poruszyło, to było jakby takie nawiązanie do tych różnych wizji, jakie miał Jan Ewangelista. Widzimy wyobrażenie ostatecznych czasów, na przykład niebieskie, Jeruzalem, nowe niebo, nowa ziemia, świat jakby przemieniony przez Pana Boga. W każdej z ikon możemy znaleźć coś dla siebie, dodaje duchowny. Przekona dzisiaj bardzo mocno mówi do człowieka, bo to jest właściwie po słowie Bożym największy mówca Boga do człowieka. Wernisaż zaplanowano na godzinę 19 w Galerii Uniwersytetu Warszawskiego. Wystawa będzie prezentowana do 22 lutego. Pogoda, pogody.
W dzień zachmurzenie małe, tylko na północnym wschodzie więcej chmur, słabo opady śniegu, lokalnie marznącego deszczu lub mgrzawki powodujące gołoleć. Temperatura od minus 4 stopni na południowym wschodzie, około 0 w centrum, do 4 na plusie na Pomorzu Zachodnim i lokalnie na Dolnym Śląsku. Najchłodniej w Dolinach Karpackich minus 5 stopni. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Przydarzy, a więc wymianie dóbr na wszystkich nie znam, więc kupujący nie dokonuje wymiany dóbr, bo on potrzebuje naprawdę dużej dawki witaminy C. Ascorvita. Wybieram lek pod gwarancję jakości i skuteczności. Ascorvita. Tabletka musująca to wygoda stosowania i szybkość wchłaniania. Ascorvita to lek, który zawiera aż 1000 mg witaminy C w jednej tabletce. Dostępny w aptece. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ascorbita, kwas ascorbinowy 1000 mg tabletki mówią C, wskazania stanowią dochodów zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C, przeciw wskazania na wrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzień do 12 roku życia, kamica lekowa, fenylogetonowia, naturprodukt farma. Dzisiaj, Media Expert, do 21. Są zainteresowani m.in. tutaj magazyny umieszczone w terminalach przeładunkowych, na lotniskach, w portach morskich. Chcemy również dopuścić handel w zakładach podrzepowych, aczkolwiek dla nas to są usługi, tak byśmy odbierali tutaj prowadzenie tej działalności w zakładach podrzepowych na Boskwicy w niedzielę, zgodnie z prawem ekonomicznym, się nie podrzepy się nie odbywa, nie rozbita, ale dla jasności chcemy te wszystkie uwagi, bo pozwala szybko pokonać chorobę. Polskie Radio 24, Krzysztof Grzybowski, Krzysztof Grzybowski, Pani Ilona Buchler, Instytut Transportu Samochodowego. Dzień dobry. Dzień dobry. No a porozmawiamy o kraksie, właściwie dwóch kraksach, karambolach, jakich doszło na autostradzie A1 między Bielkowem Trójnarskim a Duszynem. Jak mówi Pani Minister, ten projekt jest obecnie w konsultacjach międzyresortowych. Ministerstwo także jest na etapie przygotowywania swojego stanowiska wobec projektu. Ale to co ważne, Panie Przewodniczący, jest przecież jeszcze ten właściwy czas do podjęcia różnego rodzaju prac, dyskusji w trakcie posiedzeń sejmowych komisji, prawda? No, pojawiły się w mediach również informacje, że stan niektórych osób jest dość ciężki i myślę, że najbliższe kilka dni tutaj będzie decydujące, czy uda się jakoś uratować te osoby. No, ale myślę też, że to jest coś, czego się możemy spodziewać po wypadkach na autostradach. Ich jest relatywnie niewiele, ale jak już dochodzi do takich wypadków, to zwykle angażują zbyt wiele pojazdów. Tutaj dodatkowo mieliśmy, o ile pamiętam, dość gęstą mgłę. Ale to właśnie o tę mgłę chciałem głównie zapytać, bo te pierwsze relacje, pierwsze komentarze, które pojawiły się o wypadku, przypomnijmy, że śledztwo w tej chwili trwa, ale w tych pierwszych komentarzach pojawiła się wersja, że najprawdopodobniej przyczyną wypadku było niedostosowanie prędkości do panujących warunków atmosferycznych. To bardzo gęsta mgła, która tutaj właśnie na tym odcinku pojawiła się i być może niektórych kierowców po prostu zaskoczyła. No tak, no brakuje nam tutaj tej informacji, jak długo trwa ta mgła, czy mogłoby to być, czy to było jakieś tam punktowe, prawda? Na jakimś odcinku pojawia się ta mgła. Z tych niewielu relacji, które ja z kolei czytałam, to wynikało, że ona była na tyle gęsta, że ludzie otwierali sobie okna, żeby lepiej widzieć w ogóle, mimo to nadal próbowali jechać do przodu. No i teraz jest problem właśnie, to znaczy ja myślę, że wszyscy tak naprawdę wiemy, jak się zachować podczas mgły, że trzeba zwolnić, że trzeba zwiększyć dystans, ale
ale jak widać rzeczywistość jest zupełnie inna. No i tutaj mamy jeszcze autostrady i mamy ten zróżnicowany ruch, to znaczy to pomieszanie tych ciężarówek z samochodami osobowymi, gdzie nawet zderzenie ciężarówki z samochodem przy relatywnie niskiej prędkości może być zabójcze dla użytkowników samochodów osobowych. Więc poza tym, no cóż, no to jest autostrada chyba niezbyt szeroka, bo ile pamiętam, bo tam chyba dwa pasy tylko były. Prawdopodobnie z barierami ochronnymi, więc znowu nie ma gdzie uciekać za bardzo, jeżeli dochodzi do sytuacji. No i to jest, ja myślę, też taki dobry sygnał dla nas, bardzo powiedziałbym, no tutaj przykry, tragiczny, ale sygnał, że powinniśmy położyć większy nacisk, po pierwsze, panie przewodniczący, przy okazji tego naszego spotkania warto wspomnieć o tych głównych założeniach dotyczących właśnie projektu ustawy ograniczenia handlu w niedzielę. One są bezpieczniejsze, natomiast zawsze coś się tam może zdarzyć. Ale to ten przekaz jest też ten punkt, który pani zaznaczyła, jest bardzo ciekawy, bo jeszcze kilkanaście lat temu, że będą komentowano wypadki w Polsce, które nie brakowało, to bardzo często pojawiała się taka sugestia, że na ilość wypadków, na ilość ofiar w tych wypadkach, no to wokół się tego, że Polacy jeżdżą gorszym samochodami, jeżdżą po złych drogach. No i receptą na to miały być te nowe autostrady, nowe trasy szpitalowe, te lepsze samochody. I rzeczywiście te lepsze samochody, Polacy przesiedli się do tych lepszych samochodów, sprawniejszych technicznie, mimo wszystko nowszych, nowocześniejszych. Jeździmy już ciekawymi drogami, mamy autostrady, mamy trasy szpitalowe, jest ich całkiem sporo. No i okazuje się, że to nadal nie jest jednak sytuacja idealna, że nadal czegoś brakuje. My zmieniliśmy samochody, zmieniliśmy trasy, nie zmieniliśmy naszego umiejętności, jeżeli chodzi o bycie kierowcą. Znaczy to jest dość trudno powiedzieć w jednym zdaniu. Na pewno poprawa stanu technicznego pojazdów przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa. To, że nasze sieć drogowa jest lepsza w tej chwili, generalnie też się przyczyniło. No wystarczy porównać statystyki wypadków. Ale czy to nie jest pewna pułapka? Bo być może przez to, że mamy lepsze samochody, mamy lepsze trasy, to też no, trochę szybciej samochody jeździć. Pułapka dotyczyła autostrad. Bo może ja przypomnę, że Polska jest jedynym krajem, który ma bardzo wysokie limity prędkości na autostradach. W tej chwili mamy 140 plus 10 km na godzinę. Przypominam sobie, to było kilka lat temu, kiedy ta propozycja pojawiła się właśnie w Sejmie. To jeden z argumentów, właściwie główny. No skoro mamy tak dobre drogi, to nie powinniśmy ograniczyć tak limitów prędkości przyrodniczni na bieżu. No tak, tylko że równie dobra, kto wie, czy nie lepsze drogi mają również na zachodzie, a mamy żaden kraj, poza może Niemcami, które są dość specyficzne, jeżeli chodzi o autostradę, żaden kraj powyżej 130 nie zdecydował się wprowadzić takiego limitu na autostradę. Ale tych 10 km robi tak kolosalną różnicę, 130, 140. Robi, zwłaszcza jeżeli to już jest 150 km, bo to jest jednak ogromna prędkość w tej chwili. I tu wracając do pana, jak gdyby tezy, a mianowicie, że no rzeczywiście człowiek się najmniej poprawił z tej trójki, prawda? To znaczy mamy coraz lepsze samochody, mamy coraz lepsze drogi, natomiast no człowiek z tymi swoimi ograniczeniami zostaje. Jedyne co może tutaj człowiek wpływać, no to umiejętnie dostosować swoje zachowanie do tych sytuacji politycznych. Za rozmowę rozmawialiśmy w aktualności z panem, to znaczy, ja mógł zapłać z panem Bogiem, bo ile pamiętam, tam gorąco, początek całego tego karambolu to były zderzenie dwóch ciężarówek. Otóż mnie się wydaje, że te ciężarówki w ogóle jeżdżą do tego ma być gotowe stanowisko rządu w sprawie obywatelskiego projektu ustawy, który ogranicza handel w niedzielę. To jest odstęp, który jest między tymi pojazdami. Ja mam takie wrażenie, że myśmy w ogóle zapomnieli o tym problemie w bezpieczeństwie, że jednak im szybciej się jedzie, to jednak trzeba sobie zostawiać ten margines większy, dlatego że no, różne rzeczy się zdarzają. Czasami są to świadome, ryzykowne zachowania, czasami jest to po prostu głupi ludzki błąd, prawda? Natomiast no, nie warto płacić tej najwyższej ceny i myślę tutaj, że jeżeli dwie ciężarówki się zderzyły, no, to ten człowiek jechał po prostu za tą drugą. Może w tej mgle uznał, że pierwsza ciężarówka będzie takim prowadzącym, jak gdyby on się tam skryje za nią.
Ale przypomnę też, że autostrady to, co jest zwykle podkreślane przez ekspertów, mają taki usypiający charakter, to znaczy jak się jedzie dość długo, monotonnie, tak? Co to powoduje? No po prostu jak gdyby mamy opóźnione reakcje na różne sytuacje, które się nagle pojawiają, ale także adaptujemy się do pewnych ryzykownych zachowań, na przykład coraz szybciej jeździmy i nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jedziemy szybciej, prawda? Jeżeli nie kontrolujemy szybkością jeżdża. Więc to jest kilka takich elementów, na które, o których trzeba po prostu pamiętać cały czas, jak jeździmy. No a tutaj mieliśmy tą ogromną mgłę. Wygląda na to, że właściwie większość samochodów nie zachowało tego dystansu. Cześć Maria, w swoim aktualności dnia przyznam kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maria pana profesora doktora habilitowanego Włodzimierza Osadczego. Szczęść Boże, panie profesorze, witam gorąco i pozdrawiam. Panie profesorze, z niepokojem patrzymy na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Myślę o Ukrainie, przejawy wandalizmu wobec tego, co nasze polskie narodowe są związane z dramatycznymi kartami naszej historii. Kłota pieniacka został wysadzony pomnik zamordowanych 1944 roku w Kucie Pieniackiej. Kolejny przejaw tego wandalizmu to pomazany farbą polski cmentarz w Bukowni. Tych przejawów jest coraz więcej, jakby ten proces takiej jakiejś ogromnej nienawiści wobec Polski intensyfikuje się. Nie do końca jest, to są znaki zmiennej treści, prawda, które wprowadzają zalecaną prędkość, jeżeli coś się dzieje. Uzewnętrznienie pewnego stanu, który się utrwalił niestety w relacjach polsko-ukraińskich od czasu dłuższego. Robiliśmy dobrą minę do złej gry, udawaliśmy i zresztą dalej udajemy na szczeblu elit politycznych. Natomiast też obserwujemy z zaniepokojeniem, jak społeczeństwo coraz bardziej się oddalają. I chciałbym jeszcze raz podkreślić, że nie jest to zjawisko, które dopiero się ujawniło. Dawno już, że tak powiem, te negatywne emocje nasilały się niestety, prawda, na tej oczy polsko-ukraińskiej, która bardzo mocno była też w mainstreamowych mediach pokazywana jako jedyne sensowne partnerstwo, jako kierunek jakichś, prawda, wielkich konstrukcji geopolitycznych i tak dalej. Natomiast ja bym nazwał, że to, co się działo w ciągu wielu lat w relacjach polsko-ukraińskich, było to dobrym zakłamaniem, jakie mieliśmy przed obaleniem systemu komunistycznego, kiedy bardzo wielki brak był tym kierunkiem, prawda, który nigdy nie był zdefiniowany, wielki brak, czyli prawda, Związek Radziecki. Był to bezkrytyczny i świetlany, że tak powiem, kierunek dyplomacji polskiej, który wynikał z wasalizacji, z braku suwerenności na tym odcinku dyplomacji polskiej, zresztą, prawda, jak i na innych odcinkach, mówiąc o tamtych czasach, ale spójrzmy, prawda, na dzień współczesny i zobaczymy, że wiele, że tak powiem, tych schematów, które funkcjonowały za czasów komuny, powtarzają się i dzisiaj. Czyli elity doskonale się dogadywały ze sobą, prawda, nadawane były też jakieś zaklamane informacje o przyjaźni, o strategicznym partnerstwie, natomiast społeczeństwo miało zupełnie inne uczucie i inną świadomość. Między innymi kłamstwo związane z zbrodnią woleńską, z ludobójstwem. Jest tutaj takim momentem, do którego się odnosimy w tej chwili bardzo poważnie i który wzbudza wiele też kontrowersji od, dajmy na to, szeregu lat. Przełom nastąpił w ubiegłym roku, kiedy uchwała woleńska została też, przypomnijmy, jak została podjęta, jak prawie że miesiąc ekipy rządzące się przemierzały i, prawda, przedstawiały nam, prawda, różne wersje, cały czas podobnie jak i w sytuacji Bekowni czy Huty Pieniackiej. Mówi się o trzecich siłach, trzecie siły też w kontekście zbrodni wołyńskiej nam eksponowano bez przerwy, chciano przekonać naród polski, że to jest 17 września dniem właściwym upamiętnienie zbrodni ludobójstwa, a nie 11 lipca. Więc, prawda, widzimy, że te maszynki, przepraszam za użycie tego wyrazu, w eterze, ale inaczej się nie da określić tego, co się dzieje w obszarze politycznym
dyplomatycznym Rzeczypospolitej. Więc w tej chwili ponosimy konsekwencje tego, no i niestety nie chcę być złym prorokiem, ale pełna trzeźwa analiza podpowiada, że jesteśmy, prawda, tutaj dopiero na początku tych przykrych wydarzeń, które będą niestety towarzyszyły naszym społeczeństwom jeszcze przez dłuższy czas. Także, panie profesorze, zakaz przekraczania granicy, chociażby przez prezydenta Przemyśla, pana Roberta Chomy, wydany przez Ukrainę. Dzisiaj przed chwilą się dowiedzieliśmy, że ten zakaz został wycofany, no ale to także przejaw bardzo konkretnych, no, de facto wrogich działań wobec Polski. Wpisuje się w jedno, prawo, jeden ciąg. Jeżeli ktoś, prawda, chce nas przekonać, prawda, że jedynie trzecie siły są zainteresowane, bo to jest na rękę trzecim siłom, no to właśnie, prawda, kazus pana prezydenta Chomy tutaj pokazuje, że niekoniecznie te trzecie siły działają z zimnym wyrachowaniem, ale też i te siły, prawda, bezpośrednio, które racjonalny rozsądek podpowiada, żeby brać pod uwagę, działają w sposób, prawda, bardzo emocjonalny. Czyli, prawda, nie koniecznie ktoś z wyrachowaniem działa, a prawda, a w emocjach, tak jak w przypadku pana prezydenta Chomy, widzimy, prawda, gołe emocje, antypolonizm doprowadzony do absurdu, prawda, wydaje się zakaz, żeby go cofnąć za kilka dni, żeby zepsuć już, prawda, i tak bardzo sytuacji niepewnych znajdujące się relacje polsko-ukraińskie. Tak też podobnie, prawda, widzimy te emocje pociepieniarskie i wykowy. Prawda, nie branie pod uwagę tych sił, sił nacjonalistycznych, które w tej chwili w majestacie prawa funkcjonują na Ukrainie, jest, prawda, to jest no, zaprzeczeniem pewnych Panie profesorze, i do tego bardzo ważny element, o którym już delikatnie wspomnieliśmy, to niewystarczające działanie, niewystarczające zaangażowanie państwa polskiego, chociażby w takiej sytuacji, gdzie no depcze się nasze narodowe świętości. Proszę ojca, to co się wydarzyło, to są bardzo takie spektakularne wydarzenia, które wzbudziły emocje, które, prawda, wydostały się, bo też, prawda, zwróćmy uwagę, że z wielkim opóźnieniem pojawiają się te informacje, kiedy wszystkie już portale ukraińskie i rosyjskie o tym mówią, prawda, dopiero to, no, po dłuższych wahaniach pojawia się ta informacja na portalach takich innych, najbardziej potrzebnych Polski. No, nie wspomnę o okresowych, prawda, które śledzą i na bieżąco przedstawiają te wydarzenia, ale te, prawda, mainstreamowe, które opinie publiczną formują, dopiero, prawda, z wielkim opóźnieniem, niby po dłuższych naradach, czy puścić to, czy nie puścić, czy to nie zepsuje tą konstrukcję, co do której jeszcze ma się przekonanie, że da się zrealizować, prawda, mam na uwadze, prawda, źle pojętą koncepcję Giedroycia, tworzenie, prawda, pewnego bytu geopolitycznego za wszelką cenę i za cenę godności, za cenę prawdy, za cenę racji narodowych Polski. Natomiast nie zdajemy sobie sprawy, że to upodlenie, bo też użyję tego ostrego określenia, ale inaczej jak się da nazwać sytuację, kiedy do dnia dzisiejszego nie doczekały się po huku dziesiątki tysięcy ofiar ludobójstwa. Do dnia dzisiejszego jest państwo, które się nie dopomina o pamięć, nie dopomina się o godny pokój. Czyli coś, co musiałoby codziennie wołać o pomstę do nieba, jest stanem normalności, stanem, prawda, którym się buduje partnerstwo strategiczne. Czyli, prawda, cały czas się mówi, Polacy nic się nie stało, wszystko jest okej, a to, prawda, jakieś wspólne brygady, a to jest, prawda, inne jakieś namiastki, festiwale i tak dalej, czy chociażby, prawda, fora partnerstwa, czy jakieś inne fora, które się powołuje tam. Natomiast nie mówi się, prawda, o sprawach dla nas, jako dla chrześcijan podstawowych. I to są tylko ceny, które przejawy, prawda. Wspomnę znów rzeszy Włodzimierza na pustyni księdza arcybiskupa Mokrzyckiego, który mówi o dyskryminacji kościoła rzymskokatolickiego we Lwowie, który mówi prawda, o braku jakiejś wrażliwości państwa polskiego na tę sytuację. I cały czas jesteśmy świadkami rzeczy przykrych, udajemy, że nic się nie dzieje, stąd też, prawda, dochodzi do takich bardzo wyrazistych
eksplozji emocjonalnych. Niestety, tak jak mówię, że będzie to tworzyło klimat relacji politycznej przez najbliższy czas. Jeden element do tego, co pan profesor powiedział odnośnie funkcjonowania tych środowisk medialnych, portali internetowych, to są, panie profesorze, polskojęzyczne, bo kapitał jest obcy i rzeczywiście może nie zależeć komuś, aby te informacje rzetelne docierały do naszego społeczeństwa. Szkoda, że po tych dobrych zmianach, których doświadczamy, prawda, już jakiś czas, sytuacja taka się utrzymuje i że nie ma, prawda, poważnych portali. Znaczy, pomijając państwa medium, które spory głosiło i głosi, i pewnie głosiło, prawda? Natomiast, żeby państwo polskie właściwie się zaangażowało do tego, żeby też poprzez media przedstawiać polską rację stanu, my widzimy, że jesteśmy dalecy jeszcze, no ale wydawałoby się w czasie tej dobrej zmiany, kiedy inaczej by powinna byłoby wyglądać ta rzeczywistość medialna. Panie profesorze, jeszcze jedna sprawa dzisiaj bardzo ważna, konferencja naukowa, która będzie się w Sandomierzu, także z udziałem pana, panie profesorze, także pana profesora Mieczysława Ryby, konferencja, która właśnie dotykać będzie tych spraw. Dziękuję ojcze też za przypomnienie tego wątku. Tak, dzisiaj będzie spotkanie w Sandomierzu, na które chciałbym państwa bardzo serdecznie zaprosić. Odbędzie się o 18 godzinie w Instytucie Teologicznym przy ulicy Mariackiej 9. Na temat właśnie ten, o którym żeśmy rozmawiali, czyli Ukraina między zbrodnią a odrodzeniem moralnym. I z takim tematem wywołującym nasze spotkanie, to spotkanie, które też wpisuje się w szereg innych spotkań, które w różnych zakątkach Polski już się odbyły, będzie dotyczyło też postaci błogosławionego biskupa Grzegorza Pomyszyna, wielkiego patrioty ukraińskiego, który nie zawahał się potępić zbrodniczy nacjonalizm ukraiński i który wytoczył pewną drogę do pojednania Polski ukraińskiego, który może być wzorcem dla elit zarówno polskich i ukraińskich, jak można pilnować interesu własnego narodu, odwołują się do racji stanu i odwołują się do wartości chrześcijańskich. Także wszystkich państwa serdecznie zapraszam. Panie profesorze, ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie, właściwie dnia, za rozmowę i komentarz do tych bieżących, ważnych spraw. Pozdrawiam go. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Szczęść Boże, rozmawialiśmy na antenie Radia Maryja z panem profesorem doktorem habilitowanym Włodzimierzem Osadczym. Musiał już dotrzeć do każdego człowieka na świecie, że tak naprawdę już nie ma czego powtarzać. Te słowa już padły. To wszystko powinno już w naszej świadomości po prostu być na trwałe. Dobra odpowiedź na to, myślę, jest tego rodzaju, że nie tylko z okazji rocznicy styczniowej. O tym się mówi w Polsce i na świecie. Rzeczywiście temat Auschwitz, obozów, zakłady, zbrodni ludobójstwa popełnionej na wielu narodach okupowanej przez hitlerskie Niemcy. Drodzy Państwo, w Radiu Maryja trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana Sławomira Mazurka, wiceministra środowiska. Szczęść Boże, panie ministrze, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam serdecznie. Panie ministrze, nastąpią zmiany, jeżeli chodzi o sposób segregacji odpadów w gminach. To także ważna informacja dla tych wszystkich, którzy de facto są osobami produkującymi śmieci. Na czym te zmiany będą polegać? Wiemy, że one wejdą od 1 lipca. Tak, sprawy związane z gospodarką odpadami, z tym wszystkim, co powstaje w naszych domach, są bliskie każdemu, każdy z nas musi się z tym mierzyć. Można powiedzieć, że już w Polsce 1400 gmin. Te zmiany, które chcemy rozszerzyć na całą Polskę, obowiązują. Więc związane z tym wszystkim trzema aspektami. Jednym z tych aspektów jest sprawa związana z wypełnieniem przez Polskę zobowiązań w ramach Unii Europejskiej, gdzie do roku 2020 musimy osiągnąć poziom recyklingu 50%. Sytuacji, gdzie nasi poprzednicy zaplanowali taki paru procentowy wzrost i nagle w ostatnich latach, w ostatnich trzech latach bardzo drastyczna
zwiększenie tych zobowiązań wobec Unii Europejskiej od pewnego błędu metodologicznego dokonano, zostawiając na ostatnie lata do dojście do tak wysokich poziomów, to jest wielkie zobowiązanie, które przed nami stoi, ale jednocześnie szansa, którą musimy wykorzystać, musimy dokonać zmian, bo w obecnej sytuacji taka dynamika tego wzrostu recyklingu, czyli wykorzystania tych surowców ponownie, które dzielimy, jest tylko 0,7%, czyli mamy dzisiaj w Polsce 26% recyklingu, to w perspektywie tych 3 lat to poważne wyzwanie. Jest to też związane z tym taką wielką ideą do zasobu oszczędności, przeciwdziałania marnotrawstwu. Dzisiaj ma to w Unii i w całej Europie nazwę gospodarki obiegu zamkniętego, a więc wykorzystujemy to wszystko, co wytwarzamy, staramy się zawrócić to z powrotem do gospodarki, aby jak najbardziej przeciwdziałać marnotrawstwu. Nie jest to idea nowa. W Polsce to jest bardzo obecna jeszcze w gospodarce doboru w okresie komunistycznym. Pamiętamy, kiedy było tych zasobów bardzo mało, bardzo oszczędnie nimi gospodarowano i tu Polacy, szczególnie polskie, charakteryzowały się tym i myślę, że w wielu polskich domach, tak jak i moim rodzinnym, no nie wyrzuca się chleba, nie marnuje się żywności, teraz to w jakiś sposób rozsądnie zakupować, a jednocześnie potem rozsądnie gospodarować, to jest, zostanie, jest też zagospodarowane, czy to przez czy to na potrzeby zwierząt, czy na potrzeby, że coś się nadaje, tak aby dzielić się z nimi tym, co nam zostaje w domach, więc to takie wielkie serce też tutaj jest bardzo ważne i ten rozsądek, który w polskich domach jest. Oczywiście tutaj możemy się posilić także encykliką papieża Franciszka, który w punkcie 20-21 w tych punktach mówi o kulturze odrzucenia. Ta kultura odrzucenia wiąże się także z tym, że no jest to marnotrawstwo konsumpcją, gdzie patrzymy, które powoduje, że jednak wiele rzeczy się marnuje, nie jest wykorzystywane. Na szczęście w Polsce to na dobre, więc Polska jest to głębokie poczucie społeczeństwie jest, szczególnie tym, który jakby czyta dokumenty papieskie i korzysta z sakramentów, ale myślę, że to też my jesteśmy ci wszyscy też przykładem tego, aby rozsądnie gospodarować i nie marnować surowców. I temu to służy, bo w sytuacji, kiedy jeszcze w Polsce są miasta, które, i to po prostu gmina decyduje, gmina jest najważniejsza, który dzieli się odpady na suche mokre. W perspektywie wygody oczywiście są wygodne, ale te odpady niszczą się, nie nadają się do procesu recyklingu, odzysku, ponieważ są zamoczone, zabrudzone, nie można ich zawrócić do gospodarki. Stąd właśnie nasze działania, aby te dobre praktyki, które są w wielu polskich gminach, rozłożyć na całą Polskę, jednocześnie też zaoszczędzić, dokonać oszczędności na edukacji, tej edukacji, która pokazuje te dobre praktyki, pokazuje tą pierwszą wspaniałą polską kulturę współczynienia z uleśnictwem, którym nie marnujemy zasobów, jednocześnie pomóc tym innym gminom osiągnąć te poziomy, tak, aby skutecznie działać na rzecz rozwoju gospodarczego w Polsce. No i temu nie ma służyć rozporządzeniu, więc wykorzystujemy nasze zobowiązania do tego, żeby jednak skutecznie i efektywnie i rozsądnie gospodarować. Panie ministrze, bardzo wiele środowisk naukowych dzisiaj już mówi wprost, że odpady to nie są śmieci, lecz cenne surowce. Tak, w związku z tą ideą, którą staramy się też wdrażać, jeszcze w zeszłym roku, w maju, odbyła się konferencja, która mówi o tym, że gospodarka obiegu zamkniętego to szansa dla rozwoju terenów niezurbanizowanych, terenów wiejskich. Tam wszędzie, gdzie tej pracy i tego rozwoju tak bardzo nam potrzeba, tak w ostatnich latach była w jakiś sposób pomijana, myślano tylko właśnie o rozwoju wielkich metropolii, a my staramy się pamiętać, skąd się wywodzimy i dla kogo pracujemy tutaj, stąd ta konferencja, ale to nie konferencja. Konferencja jakby była pretekstem do tego, aby kontynuować tę pracę i wspólnie z gminami w Polsce przygotowujemy pilotażowy program, tak aby maksymalnie wykorzystać tą wielką ideę, która nazywa się gospodarką obiegu zamkniętego, tak aby tworzyć miejsca pracy w terenach niezurbanizowanych, tak aby wykorzystywać maksymalnie to wszystko, bo to właśnie papież Franciszek, Franciszek Laudato Si, pokazuje, w jaki sposób pan to stworzył, zaprojektował, gdzie przyroda jest takim przykładem właśnie gospodarki obiegu zamkniętego, że nic się nie marnuje, wszystko jest wykorzystywane, począwszy od tych substancji, które są w atmosferze, które wykorzystują rośliny i tak dalej, kiedy te zwierzęta, gdy te rośliny pochłaniają, ta cała pirania jest wpisana i świeci
przyrody jest. Należy przełożyć ten fotel walki z marnotrawstwem, przełożyć na nasze gospodarowanie naszych domów, naszych rodzin, tak aby to wykorzystać. Jednocześnie ten środek ma służyć temu, aby tworzyć takie modele, także modele finansowania, aby nasze gminy były niezależne energetycznie, aby wykorzystać to wszystko, co mamy do dyspozycji, aby tą energię, która w tych odpadach wykorzystać, często jest to energia czysta, termiczna, ale jest też energia związana z pobudzaniem gospodarki, wykorzystaniem surowców do pełnego dynamicznego i zrównoważonego rozwoju i temu ma to służyć. Zobaczmy także, szanowni państwo, jeśli chodzi o żywność, no jest taki typ żywności, która jest żywności o przedłużonym terminie ważności, a wynika to nie z dodawania substancji chemicznych, ale wynika z tego, że pochodzi od polskiego gospodarza, pochodzi z starych lasów, to szeroki dostęp i szeroki zasób, który mamy tu w Polsce, możemy gospodarować. Pamiętajmy, że cały czas mamy lasy państwowe, a to przypomnę dzięki 6 milionom, które wspólnie Polacy zebrali, a które zainicjował pan profesor Jan. Panie ministrze, a zatem będziemy więcej segregować, tak? Można powiedzieć, że śmieci mamy tyle samo, będziemy na nie patrzeć, tak jak rzeczy, być może oczywiście nie w takim skali, no. Znowu zaczęło się dziać blisko nas. Na papier, metale spożywa sztuczne i odpady biodegradowalne. Co uczy się w Polsce gminy, które poszerzają ten katalog odpadów o szerszą gamę, segregują jeszcze popiół i inne frakcje. To zależy oczywiście od tego, że podstawową ustawą jest to, że to właśnie gmina w Polsce jest tą, która władza odpadami. Zależy nam na tym też, żeby ta zmiana spowodowała to, że przestaniemy patrzeć na surowce. Tak, skoro segregujemy surowce, to też należy nam się, można powiedzieć, tego rodzaju bonifikata za to, że tak aktywnie działamy. Mamy nadzieję, że to posłuży takim racjonalnym patrzeniu na wycenę, które jeśli chodzi o opłaty, które pobierane w mieszkańca, kiedy będziemy dostarczać lepszej jakości surowców. Jednocześnie jest to straszna rozporządzenie ma jeszcze jeden aspekt, jedna dynamika, a jest to związane z tym, że zostało ono wpisane jako taki warunek odblokowujący powstanie finansowania gospodarki odpadami, bo to jest 4 miliardy złotych, które będziemy mieli do wykorzystania właśnie na gospodarkę odpadami, właśnie na zakup pojemniczy, na dostosowanie, na wytworzenie i poprawę jakości instalacji, które służą potem do przetwarzania odpadów. Pierwszy to jest dzień, w którym wchodzi rozporządzenie, ale mamy świadomość, że gminy mają podpisane długoterminowe umowy i starają się, żeby to rozporządzenie elastyczny sposób weszło w tych gminach, które mają jeszcze umowy z firmami, ale chciałbym także powiedzieć, że to jest element szerszej polityki ministerstwa, ponieważ w tym roku wprowadziliśmy tak zwany in-house, aby samorządy miały silniejszą pozycję wobec firm prywatnych, które często są przerwów międzynarodowych, które mogły stosować obniżoną cenę, potem kilku lat się podnoszą. Daliśmy te narzędzia samorządom, aby to samorządy mogły decydować i w ramach swoich spółek komunalnych wykonywać takie zadania i odbierać to od mieszkańców. Daliśmy także taki 5-letni okres dostosowawczy, więc to nie jest tak, że nagle samorządy będą musiały kupować ilości pewnych pojemników do segregacji. Na to jest 5 lat, aby były one we właściwych kolorach, tak aby łatwiej nam było te odpady segregować. Jednocześnie pojawiają się też różnego rodzaju rozwiązania, także dla osób niepełnosprawnych, ale to jest tendencja osób, które zajmują się recyklingiem, gdzie pojawiają się na przykład opisy w języku Braille'a. Rozporządzenie tego nie przewiduje, ale pamiętajmy, że to też dużo zależy od samorządów, tak aby dostosować ten kontekst i zrobić to jak najlepiej dla obywateli, którzy żyją na danym terenie. Panie ministrze, bardzo dziękuję za komentarz, dziękuję za to spotkanie na antenie Radia Maria. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję serdecznie. Z panem Bogiem rozmawialiśmy na antenie Radia Maria, z panem Sławomirem Mazurkiem, wiceministrem środowiska. Sprawia, że z ludzi w internecie wypływają rzeczy, których na co dzień nie zauważamy. To prawda, w takiej przestrzeni dzisiaj funkcjonującej dosyć anonimowo i właśnie w takim poczuciu bezkarności dochodzą znacznie mocniej do głosu frustracji różnego rodzaju osoby, które w skrajnie agresywny sposób się wypowiadają, no ale jednak w każdym z tych obszarów daje się obserwować pewien proces. Ja tym zajmowałem się przez długie lata jako twórca i szef prac nad swoim
badania. Natomiast to, co się dzieje na ulicach, oczywiście słyszymy o najgłośniejszych incydentach, takich jak spalenie kukły Żyda we Wrocławiu. No i to, co jest bulwersujące dla Żydów na całym świecie, że w tej sprawie sąd polski podjął zdecydowane decyzje, wydał wyrok skazujący, natomiast prokuratura, więc organ państwa występuje o osłabienie tego wyroku. Więc w stosunku do Żydów, chociaż to są oczywiście incydentalne sytuacje, bo Żydów jest bardzo niewiele dzisiaj w Polsce i ma to długo żadne znaczenie, ale jest bardzo znamienny i nadajny. Natomiast to, co się dzieje codziennie w stosunku do różnego rodzaju innych grup obcych, przybyszy migrantów, Drodzy Państwo, w Radiu Maria trwają aktualne dnia. Witam serdecznie na antenie Radia Maria pana doktora Jerzego Bukowskiego, rzecznika organizacji kombatanckich niepodległościowych w Krakowie. Witam serdecznie, panie doktorze, szczęść Boże. Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże, wszyscy słucha się Radia Maria. Panie doktorze, Sejm przyznał kombatantom prawo do noszenia munduru wraz z oznakami stopni wojskowych. Rządowy projekt nowelizacji ustawy o kombatantach dotyczy członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej. Co przez kilka lat działo się na terenie obozu Auschwitz-Birkenau. Dla wszystkich, którym droga jest tradycja to narodowa, może na tego typu tradycja chwały Oręża Polskiego, hasło, a myślę, że takich jest w Polsce bardzo wielu, większość, i że są to również przedstawiciele młodego pokolenia. Ja nigdy nie zapomnę, jak w czasach mojej działalności harcerskiej, kiedy byłem komendantem Starego z patriotycznych tradycji krakowskiego szczepu w Żurawie, spotykaliśmy się przy różnych okazjach, a zwłaszcza kiedy jeździliśmy na rajd, rocznicę akcji podarkowałem do Warszawy z kombatantami Armii Krajowej, tym czasami naszymi starszymi kolegami z szarych szeregów, żołnierzami AK, bo przecież szare szeregi były częścią Armii Krajowej, jakie to było dla nas wielkie przeżycie i z jakim wzruszeniem patrzyliśmy nie na ich mundury, bo ich nie nosili, najwyżej byli starszerscy, tylko na te opaski akowskie. Więc zresztą te opaski, warto przypomnieć, nie miały liter AK, tylko WP, bo było to Wojsko Polskie. Jednocześnie zawsze przy ogniskach mówiłem swoim harcerzom, że w roku 1919, kiedy Polska powstała do niepodległego bytu po 120 kilku latach zaborczej niewoli, marszałek Józef Piłsudski, jeden z pierwszych rozkazów jako naczelnik państwa polskiego, dał prawo do noszenia munduru i awansował na pierwszy stopień oficerski tym, którzy go nie mieli, wszystkich żyjących jeszcze kombatantów powstania styczniowego. I co więcej, wszyscy oficerowie i żołnierze, nawet generałowie w służbie czynnej odgrodzonego Wojska Polskiego w 20-leciu międzywojennym, mieli obowiązek jako pierwsi oddawać im honor. I bardzo się cieszę, że pan minister Macierewicz, bo to jest prawdopodobnie Sesji Rady Narodowej, zrobiła się ta inicjatywa, ale wiem też, że pan Jan Kaszczyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, bardzo o to zabiegał, że teraz wreszcie mamy ustawowo uhonorowanych żyjących jeszcze kombatantów II wojny światowej. No cóż, ja należę do pokolenia, które wychowywało się jeszcze, można by powiedzieć, pod okiem i w cieniu legionisty Józefa Piłsudskiego. Żyli jeszcze żołnierze 1930 roku. Z nimi też się spotykaliśmy jako harcerze. Ale dzisiaj, no dzisiaj jest niewielka garstka weteranów II wojny światowej, weteranów Powstania Warszawskiego, polskich sił zbrojnych na Zachodzie, oraz tych jeszcze żywych żołnierzy, którzy nie zdążyli w roku dotrzeć do armii generała Andersa i służyli, jak umieli Polsce w armii Berlinga, bo trzeba zawsze to podkreślam, oddzielić zdrajców polskiej racji stanu, którzy tworzyli Polskę Ludową, którzy również tworzyli wojska polskie na terenie Związku Sowieckiego na polecenie Stalina, od tych szeregowych żołnierzy, czy nawet oficerów, którzy po prostu nie wiedzieli, jakie tam polityczne burze nad nimi przechodzą i szli aż do Berlina, gromiąc Niemców i służą dla tego w Polsce. I to jest piękne, że ci ludzie u schyłku swoich lat wreszcie będą mogli pojawiać się nie tylko w tych tradycyjnych garniturach, właśnie w opaskach, często z nazwami oddziałów, których służyli, ale będą mieli uszyte na koszt państwa mundury, będą mogli przyczynać do nich odznaczenia. Jestem przekonany, znając ministra Toniego Macierewicza, wciąż zresztą wychowanego przecież w harcerstwie, a więc w wielkim kulcie, zwłaszcza warszawskie harcerstwo, zapostania warszawskiego,
że wszyscy żołnierze, oficerowie dzisiejszego Wojska Polskiego z najwyższą atencją będą na ulicach, na uroczystościach, na spotkaniach tych kombatantów umundurowanych witać i bez nawet specjalnego rozkazu będą im oddawać cześć. Bo państwo, które nie umie zadbać o kultywowanie swojej przyszłości, państwo, które nie dba o narodowe imponderabilia, państwo, które odcina się swojej pamięci, nie jest państwem godnym przetrwania. Tak powiedział zresztą kiedyś Józef Piłsudski, że ten, kto nie ma szacunku dla przyszłości, ten nie jest godzien teraźniejszości i zginie w przyszłości. I bardzo, bardzo się cieszę, jako przedstawiciel Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, to być skupiany zarówno związki kombatanckie, jak i związki działaczy niepodległościowych młodszego pokolenia, też walczących z komunizmem w latach PRL-u, że doczekaliśmy takiej chwili, kiedy ta już niewielka garstka żyjących żołnierzy II wojny światowej, którzy w polskich mundurach brali w niej udział, została tak pięknie uhonorowana i będzie można rzeczywiście powiedzieć, że oto Wojsko Polskie jest całością i ciągłością w sensie historycznym, patriotycznym i moralnym. Tak, panie doktorze, te pokolenia rzeczywiście kurczą się. Wiemy mniej więcej, że prawo do umundurowania będzie miało około 8 tysięcy weteranów. Tak, no to może słowo garstka jest tutaj zbyt daleko idące, bo to jest, powiedzmy sobie, grupa, ale no, nie żałujmy się, za 5 lat to już będzie pewnie 2 tysiące, bo przecież są to ludzie nie tylko starsi wiekiem, ale też bardzo często schorowani, bardzo często niosący sobie rany odniesione i na wojnie, i również w stalinowskich kazamatach, czy w niemieckich obozach. To są ludzie, którzy dzisiaj mają ostatnią już szansę na to, aby właśnie skonsumować czy też zrealizować to swoje przesłanie przekazywania młodym pokoleniom najpiękniejszych tradycji. I oni z pewnością to znakomicie wykorzystali, bo tak jak bardzo niedawno, no symbolicznie można powiedzieć. Państwa na antenie, ale chcę to powtórzyć. Muzeum w Oświęcimiu jest najbardziej odwiedzanym muzeum w Polsce i jednym z najbardziej znanych placówek muzealnych w Europie. W ubiegłym roku 2 miliony osób odwiedziły muzeum. To jest absolutny rekord. W latach 90. to było 400, 500, 600 tysięcy rocznie. W ostatnich latach zmiana. A teraz 2 miliony, z tego 3/4 to są goście zagraniczni, z czego oczywiście trzeba się cieszyć. Natomiast na przykład grupy edukacyjne polskie wcale nie widać tego wzrostu. W podobnej skali to od lat wygląda i nie są to liczby imponujące. I chcę powiedzieć, że na przykład najbardziej ważne z punktu widzenia edukacyjnego zawsze były grupy gimnazjalistów, ostatnich lat gimnazjum, ze względu na to, że w liceach już jakby innego rodzaju priorytety zaprzątają uwagę i edukatorów, i młodzieży. Otóż zniknięcie gimnazjów z polskiego krajobrazu edukacyjnego stwarza pewne wyzwanie i pewien problem dlatego, że skraca się w ogóle okres edukacji. Którzy zawsze walczyli o wolność, całość i niepodległość Rzeczypospolitej, jakże długi czas nazywano zakrytymi karłami ranki, nazywano bandytami, nazywano ludźmi niegodnymi honoru i szacunku. Teraz przywracamy, jak pisał Norwid, odpowiednie dać rzeczy słowo. Otóż teraz przywracamy właściwe słowa i teraz mówimy o bohaterze, bohater, i teraz mówimy o zdrajcu, zdrajca. I tak samo jest błędować. Można odnieść to do dwóch symbolicznych postaci, to znaczy do generała Wojciecha Jaruzelskiego. Ktoś w twoim otoczeniu będzie świeżo oddech i najwyraźniej o tym nie wiem. Daj jego dobra, daj mu do zrozumienia, aby wziął hajtą. Suplement Vitiali to między zawiera cynk, który biorze od związki siarki będące przyczyną przykrego zapachu i redukuje ich wytworzenie, wiem, jak uznaj. Granitum, patent na nieświeży oddech. Media ekspert do 20.00. Znany bohaterem, Ryszard Kuchnik, zdrajca, wyższy pielęgniński zdrajca. I w tych samych kategoriach dzisiaj nazywamy
koncert niejako PT. Oglądamy poprzez te mundury jako bohaterów tych wszystkich, studiu imienia Witolda Luskowskiego, kolejny koncert cyklu Światowa Scena Jazzu. Określany mianem wizjonera współczesnego jazzu, legendarny gitarzysta, jego zespół San Hongo. Piątek, 26 stycznia, godzina 19:30. Zapraszam na program drugi Stacja Jazza. Bilety do nabycia na stronie sklepu Polskie Radio Plany oraz na godzinę przed koncertem w kasie studia. Czyli rozmawiał z Netio, dostawcą internetu dla firm. Dokładnie tak. Bo ja dokładny jestem. To co dokładnie oferujecie? Internet dla tańskiej firmy, zarówno fizycznie, a dokładnie. Dokładnie przez rok. Netio, internet dla firmy za złotówkę miesięcznie bardzo przez rok. Odpisał. Sprawdź na netio.pl. Zadzwoń. 800 200 Krakowa. Mam nadzieję, że w Toruniu odbywa się trochę lepiej, bo w Krakowie przeżywamy tutaj istne katusze, ale pogodę ducha zachowujemy zawsze. Polskie Radio 24. Wszystkim słuchaczom Radia Maryja obojętne, w jakim natężeniu smog atakuje ich miasta. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Dziękuję serdecznie. Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem doktorem Jerzym Bukowskim, lekarzem organizacji kombatanckich i niepodległościowych w Krakowie. Kończymy audycję aktualności dnia. Państwu bardzo gorąco dziękuję za uwagę. Jest godzina 14. Świadectwa tamtych dramatycznych wydarzeń składali byli więźniowie. Sielili włosy, wytatuowali numer. O przekraczającym ludzkie wyobrażenie okrucieństwie Państwo doma podczas uroczystości premier Beata Szydło. To było zło, podstępne, okrutne, niewyobrażalne. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy cofnęła zakaz wjazdu na Ukrainę dla Roberta Homy, prezydenta Przemyśla. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. Holokaust to zło ujawnione i namacalne. Wspominajmy ofiary, wspominajmy bohaterów na morderców. Spuśćmy kurtynę potępienia, powiedziała premier Beata Szydło. 72. rocznicę wyzwolenia byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. W latach 1940-45 Niemcy zgłodzili w Auschwitz co najmniej 1 100 000 ludzi, Żydów, Polaków, Romów, jeńców sowieckich i ludzi innej narodowości. Wśród ofiar były kobiety i dzieci. Matrzewa Dagan, Żydówka urodzona w Łodzi, wspominała, że do Auschwitz trafiła jako 16-letnia dziewczyna. Przyszłam młoda dziewczynka z warkoczami na kłódź. Sielili włosy, wytatuowali numer na moim rynie przed ramieniu. A nie było wtedy dość kasiatu. I dostałam mundur krasy na armii. Premier Beata Szydło podczas uroczystości w Auschwitz powiedziała, że najważniejszymi zadaniami stojącymi przed nami są prawda i pamięć. To, co działo się w Auschwitz-Birkenau, było niewyobrażalnym złem, podkreślała szefowa rządu. Chcę, aby z tego miejsca kaźni, zagłady, wszystkiego, co ludzkie, popłynął jeszcze raz ten głos. To, co się wydarzyło w niemieckim obozie zagłady, to było zło. To było zło podstępne, okrutne. Niewyobrażalne. Zło, które można pokonać tylko dobrem. Pamięć i prawda to jest nasze zadanie. To jest broń przeciwko złu. I ta prawda musi być głośno powiedziana. Beata Szydło zaznaczyła, że nie da się właściwie dobrać słów, by należycie opisać wydarzenia w Auschwitz-Birkenau. Tutaj człowiek drugiemu człowiekowi odebrał człowieczeństwo, powiedziała premier. Inni określają to, co się tutaj wydarzyło, jako wielką tragedią, Golgotą. Inni mówią o fabryce śmierci, ale żadne z tych słów tak naprawdę nie oddaje tego, co miało tutaj miejsce. Nigdy tego zła, które tutaj się wydarzyło, nie odda żadne słowo.
Tutaj człowiek drugiemu człowiekowi odebrał człowieczeństwo. Odebrał nie tylko życie, ale odebrał wszystko to, co definiuje nas jako ludzi. Na uroczystościach rocznicowych jest około 60 byłych więźniów. Na uroczystości przybyła m.in. z Warszawy grupa 18 byłych więźniów Auschwitz-Birkenau oraz innych niemieckich obozów zagłady. Pan Bogdan Chrzcijański urodził się na terenie obozu. Ja tylko urodziłem się w więzieniu przed wyrwaniem. Poświęciłem rocznik. Kolejnych latach budżetowych odpadają. To, że została rozdzielona od matki. Na półtora miesiąca była takiej rozpaczy, zmarła w nocy, z czym nam wynieśli. Ja teraz jak idziemy, ja zawsze wiozę aniołkatów z koleżankami, stawiamy na koli, bo tak traktujemy to koli, jak i nagrody. Niektórzy z tych ludzi byli więzieni nawet w kilku obozach koncentracyjnych. Za Auschwitz-Birkenau wiązały się los pani Urszuli Kuparskiej i jej rodziny, mamy, taty i brata. Jej tata został przywieziony z Auschwitz i zginął w Kanclaju. Urszula Kopelska poświęcił nazwę przypomnieć sobie miejsca, kogo czcić. Tak powiem, bo to tyle zginęło, że zostało w historii Polski. Mocno zapisane w tej więzieni Auschwitz. Czasem dopiero w późnej starości decydują się przekazać swoje świadectwa. Chcą, aby była przekazywana prawda o niemieckich obozach zagłady. Ewa Tymus, Polskie Radio. O uroczystościach i wydarzeniach sprzed 72 lat rozmawiali goście debaty poranka Polskiego Radia 24. Historyk Piotr Dmitrowicz podkreślał, że zbrodnie popełnione w niemieckich obozach koncentracyjnych wymykają się racjonalnej ocenie. To, co się wydarzyło, było tak potworne. To ludobójstwo, to, co się działo w trakcie II wojny światowej, to, co robili Niemcy w obozach koncentracyjnych, że to się de facto wymyka jakimś takim racjonalnym osądom. Ja osobiście nie jestem w stanie tego zrozumieć. To jest tak potworne, to jest tak straszne, że jedyne, co nam pozostaje, to jakaś głęboka refleksja, szczególnie w takie dni jak dzisiaj, na to, co się wydarzyło i pamięć, bo bez pamięci będzie bardzo źle, jeżeli będziemy zapominali o tym albo przekłamywali to, co się wydarzyło. Piotr Kadlcik z warszawskiej gminy żydowskiej zwrócił uwagę, że w ciągu 72 lat od wyzwolenia obozu Niemcy zdołali pozbyć się części winy za Holokaust. Niemcy dokonali dużego wysiłku. Mówię to tak, że mówią z lekką zazdrością, bo udało im się rzeczywiście zrobić wszystko niezwykłe, bo dla mnie, jako dla byłego psychologa, przekształcenie Niemców na Żydów całkowicie w narracji. Mamy to w filmach, mamy to w książkach, były to lata, bo to nie poziom ostatnich. Moim zdaniem to nie jest wynik ostatnich kilku lat, to jest wynik co najmniej ostatnich kilkunastu lat. Cierpliwej, wytrwałej polityki historycznej, która doprowadziła do tego, że dzisiaj jest mówimy o jakichś mitycznych nazistach, którzy weszli do Polski, którzy robili różne rzeczy tutaj, zabili ludzi, zabili Na więcej komentarzy znajdą Państwo na naszej stronie internetowej polskieradio24.pl. Odcinek autostrady A1 w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie doszło wczoraj do dwóch karabinów, jest czynny w obu kierunkach. Sprawą wielkiej kraksy z udziałem 76 pojazdów zajęła się prokuratura. Śledczy zabezpieczyli dowody, przesłuchali pierwszych świadków i prawdopodobnie zwrócą się o opinię biegłego do spraw rekonstrukcji wypadków. Przypuszcza się, że powodem karaboli była gęsta mgła. Niektórzy uczestnicy wskazywali także na brawurę kierowców, którzy nie dostosowali prędkości do warunków atmosferycznych. Tymczasem co dziesiąty kierowca podróżujący z Gdańska do Torunia autostradą A1 przekracza przepisową prędkość. Zarządca trasy, spółka Gdańsk Transport Company, opublikowała właśnie dane dotyczące średnich prędkości w 2016 roku. Mówi Anna Kordecka, rzecznik prasowy firmy. Bo 69% jedzie z prędkością do 130 km, 21% mieści się w przedziale od 130 do 150, natomiast pozostałe 10% to są kierowcy, którzy przekraczają dozwoloną prędkość i jeżdżą z prędkością powyżej 150 km na godzinę. Jak mówi Anna Kordecka, z prędkością powyżej 200 km na godzinę jechało 156 kierowców. Rekordzista mknął średnio 249 km na godzinę. Choć w ubiegłym roku na A1 spadła liczba wypadków i kolizji, drogowcy wciąż mają sporo problemów z kierowcami.
nasza kampania, w której edukujemy na temat podstawowych zasad zatrzymywania się na autostradzie na pasie awaryjnym. I są to zasady takie jak chociażby wystawienie trójkąta awaryjnego w odpowiedniej odległości, to jest 100 metrów albo więcej za samochodem, wysiadanie przez prawe drzwi, nie pozostawanie w pojeździe podczas oczekiwania na pomoc, czekanie na pomoc poza barierkami i na pasie zielonym. 152-kilometrową autostradą A1 z Gdańska do Torunia przejeżdża dziennie średnio około 50 tysięcy samochodów. Co rok ruch rośnie na niej o 10%. Sąd apelacyjny w Warszawie utrzymał wyrok w sprawie uniewinnienia trojga byłych policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków przy akcji zatrzymania groźnych przestępców w Magdalence w 2003 roku. Zginęło wówczas dwóch policjantów, a 16 zostało rannych. Na ławie oskarżonych znalazło się troje oficerów. Były naczelnik Wydziału do Spraw Walki z Terrorem Kryminalnym Komendy Stołecznej Policji Grażyna Biskupska, były dowódca pododdziału antyterrorystycznego Kuba Jałuszyński i były zastępca komendanta stołecznego policji Jan Pol. Odpowiadali za niedopełnienie obowiązków. Po opuszczeniu sądowej sali Grażyna Biskupska powiedziała, że jej wieloletnia praca w pionie kryminalnym zasługuje na to, żeby uznać, iż pracowała z narażeniem życia i zdrowia. Czekała się tylko, że uznano pracę pierwszej instancji z trzeciej rozprawy. Po 14 latach batalii sądowej Kuba Jałuszyński nie czuje już ani ulgi, ani satysfakcji. Z czego? Zostawiam za mnie bandytę? Jestem ciekawy, jak się czują ci, którzy nam to zgotowali. Obrońca jednego z oskarżonych, mecenas Marek Małecki, powiedział, że na ławie oskarżonych zasiedli ludzie, którzy swoje życie poświęcili na prowadzenie najtrudniejszych spraw w Polsce pod koniec ubiegłego wieku. 14.